Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w holu zakupowym ze sklepu Action. Tutaj mam mnóstwo rzeczy, które Wam zaraz pokażę, a oprócz Action jeszcze będą tasiemki washi tape, ale to już nie z Actiona, także tak to będzie. Pierwsza rzecz może nie taka papiernicza, ale uważam, że urocza, a w kamerze wygląda, ale błyszczy się i dzwoni, bym powiedziała. To są dwie takie podkładki, one słuchajcie są sztywne. One kosztowały około 5 zł i naprawdę na dekoracje uważam będą wyglądały rewelacyjnie. Myślę, że sobie tu położę i będziemy na nie wszyscy patrzeć, a szczególnie kot. Sio! No. Zbliża się Halloween, też będę dekorować ołtarz i słuchajcie, wielkie, piękne dekoracje. Wzięłam sobie dwa takież pająki i pajęczyny, także naprawdę bardzo, bardzo fajne i ładne. Jeszcze z takich nie papierniczych rzeczy rękawiczki, które kosztowały około 6 zł, są dwie pary, jedne zwyczajne, a drugie już grube, fajne. Naprawdę te bardzo mi się podobają. Miałam kiedyś takie długie do łokcia. Uwielbiam ten styl, brokat, cydr, tęcza, także naprawdę fajnie wyglądają. I już takie bardziej papiernicze sprawy. Słuchajcie, tutaj kreatywne farby, zestaw. Mamy bardzo ładne kolory, dlatego że mamy ciemniejsze złoto, jaśniejsze złoto, pomarańczowy, ale również brokatowy. Zobaczymy, jak się będą sprawować, ale ciężkie dużo jest, były bardzo niedrogie, około 17 zł. Także bardzo fajne. I to akurat sobie kupiła Zoella, ale pokazuję. I jeszcze bardzo niedrogie pędzelki, zestaw pędzelków. One kosztowały 8 zł. 7,50. No właśnie, bo pędzelki bywają bardzo drogie. Natomiast tutaj taki zestaw pędzli różnych. I sprytny, dosyć ciężki, muszę powiedzieć, pistolet na klej z klejem od razu, więc to są takie zakupy. I teraz jeszcze moje sprawki. Kupiłam czarny papier, gramatura jest 150, jest 20 czarnych papierów, dlatego że podbicie czarne dla każdego zdjęcia czy wydrukowanej rzeczy naprawdę cudnie wygląda, więc rewelacja. Kupiłam 3, dlatego że one są wielkości A4, nie trzeba ciąć z dużego Bristolu, co bywa czasem upierdliwe. Nie są takie grube kartki, do podklejenia będą w sam raz. Pamiętacie traumę z dzieciństwa, jak się zbliżała barburka, czyli 4 grudnia i trzeba było karton pomalować na czarno i zawsze to nie było równe. To było straszne, jak robiliśmy czapki tych górników. Tak było. I słuchajcie, kilka papierów również jako podkładki. Tu mam, to są cienkie, kraftowe papiery. One są naprawdę świetne na podkładanie zdjęć. Tutaj Wam przelecę. Ten jest w takich zielonych barwach, w zielonym kolorze. 3, 4, 5. Po 5 arkuszy z tego samego wzoru. Bardzo takie neutralne, słuchajcie. Tutaj naprawdę, jeżeli mają robić zaramkę do zdjęcia, to tak naprawdę nie bardzo da się to przydobrzyć. Czyli ten zielony jest w takich barwach. Jak na starych sukienkach u babci. Drugi mam. Tutaj są pokazane te kawałeczki. Także czerwone paseczki, fale pomarańczowe, zielone kwiatuszki, różowe różyczki, żółte piórka, niebieskie paseczki, też różyczki, kropki, zwinięte listki. Tu zwinięte listki i maziaje. Także tak. Wzięłam dwa
różowe, ale pokażę Wam tylko jeden. Serduszka. Akwarelki, bardzo to ładnie wygląda. Tu mamy takie geometryczne wzory. Znowu akwarelowe płatki. Te wziąłam dwa, bo najładniejsze są. Piórka. Cegiełka. Mandale. Też takie akwarelki. I też akwarelki. Bardzo fajne. I jeszcze zielone, różowe i jeszcze niebieskie. Już są bardziej geometryczne. Wzorki. Zadające krateczki. Bardzo fajne papiery do wykorzystania. Nawet można wydrzeć papier, napisać zaklęcie, na to przykleić i do księgi. Proszę bardzo. A, chmurki. Jakie zastosowanie. Może być tak, że te kraftowe papiery bardzo lubię. I były takie nowe bloki. Tu mam z foliami, tak, ale próbuję znaleźć nazwę, ale tak nie ma. Słuchajcie, jedna kartka jest foliowa, a druga pod spodem kartkowa. Także one też są bardzo ładne. Też można te folie wydrzeć, przykleić. Na przykład zakrywać zdjęcie, tak to fajnie wygląda, albo jako przykładki. Takie folie są fajne jako przykładki. Bardzo ładne. Więc tylko działać, jeżeli chodzi o robótki ręczne. Banerki fajne. Akwarela. Przykładka. I przykładka. I papiórek. I to jest jeden. A drugi w takich barwach wybrałam. Tu Wam przekartkuję. Ich tam było bardzo dużo. Powiem szczerze. No, ale też nie wszystkiego się używa. Nie wszystko można wykombinować. Nawet taki album zrobić po prostu. Faktycznie. Z takimi przykładeczkami. Są dosyć spójne. Motyw prawie łapacza snów. Super to wygląda. I to by były bloki. Natomiast również do wykańczania, do ozdabiania, do pierwszych stron kupiłam takie dwa naklejki kaboszonowate. Fajne te kaboszony. Na przykład na księdze cieni taki kaboszon dobrze wygląda, tylko radzę przyklejać albo na mocny klej, albo po zapisaniu księgi, bo odpadają. Przetestowane. Dodaję i lecę dalej. Tutaj takie kwiatki, naklejki też do ozdabiania albumów. Na przykład taką folijkę przypieczętować kwiatkiem, można podnieść i tam jest zdjęcie. Także bardzo fajna rzecz. Zupełnie zwyczajne na dziale dziecięcym naklejki, które są, słuchajcie, takie kwadraciaki. Tu jest napisane, że jest 112 naklejek. Zobaczymy, jak wygląda. One są po prostu urocze. Powiem, to może nie jest jakiś nie wiadomo co, ale czy to bullet journala w jednym tonie uchowane, czy tak po prostu. Aha, czyli tu mamy, patrzę, podglądam, czy nie ma. Tu będzie 120. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 7 razy 8. Będzie. Będzie. Czyli mamy z dwóch stron i one są takie same, jak gdyby. Te mam tam korony, krokodyle, jakieś lamy tutaj są, te kaktusy, ananasy. Czy
takie, bym powiedziała, modne teraz motywy, ale one kosztowały mnie, słuchajcie, 2 zł. I wszystkie są wykrojone. Także to też jest fajne. Mają swój klej i podklej. Można sobie zrobić nawet jeden miesiąc w jakimś takim stylu rysunku pierwotnego. Drugie wzięłam jakieś takie laleczki, księżniczki, jak widać. A trzecie są jakieś ananasy, gitary, te szlamy, tego typu rzeczy. Kaktusiki, kwiatuszki, sombrero. Takie po prostu. Od naklejkowe, bym powiedziała. No i oczywiście nie obyło się bez dużych naklejek, co ja zawsze powtarzam, że są piękne naklejki, a obrzydliwy klej, więc trzeba je podklejać, ale zobaczcie, jakie ładne mają wzory. Więc tak naprawdę warto. Są po prostu przecudne, są brokatowe, są ładne, są śliczne, no tyle, że trzeba je podklejać i tyle. Także ich już mam mnóstwo, ozdabiam, używam. Rzecz Wood Look Sheets 15. Słuchajcie, ile to kosztowało? Z 8 zł. To są naklejki, ale zobaczcie, jakie mają piękne. Tu są po 2 sztuki z każdej. Po prostu po 3. Są przecudnie wydrukowane, bardzo ładne. Będzie ostrożnie tutaj odpiąć. Bardzo ładne, drewniane podkłady. No na tym to zdjęcie będzie wyglądało jak milion dolarów, jak się gdzieś przyklei. Zobaczcie, jakie piękne drewniane printy. Takie deski kiedyś miałam na ołtarzu, bardzo to lubiłam. O, ten, no rewelacja. Rewelacja. I 3. Takie zielone też. To jest naprawdę, to jest klejące. To jest naklejka po prostu, więc naprawdę można to łatwo, bez kleju, super podkład zrobić, rewelacyjny. 2 zeszyty. Zeszyt po 5 zł. Born Ready. Dosyć gruby, jak widzicie. W linię, szyty i klejony. Także myślę, że będzie się bardzo ładnie z nim pracowało, ładnie się rozchodzi. O, proszę bardzo. Także do notatek, no słuchajcie, za 5 zł to Oxfordy są za dychę, a ten po prostu z taką wytłoczoną złotą napiską, rewelacja. Drugi raz zakupiłam ten zeszyt, bo już go używałam i pisze się w nim bardzo dobrze. On ma srebrny bok, długopis też jest w linie. Z wielką, acz nie tekturową, tylko taką miziastą okładką. Bardzo fajnie wygląda. No i skusiłam się na Travel Planner. Słuchajcie. Podoba mi się ta idea. Można go nosić ze sobą do zapisek przeróżnych, faktycznie. Na gumki, miejsce na długopis, tutaj jeszcze są naklejki, słuchajcie, naklejek to ja mam mnóstwo. Fajnie pachnie taką, nie skórą, ale sztuczną skórą, ale fajny ma zapach. Są naklejeczki, które też można wykorzystać, January, February, March, April, May, June, July, super. Nie jest tego dużo, ale do wykorzystania na pewno będzie. No i to jest ten myk, że go się zakłada na... ma 3 wkłady. I zakłada się na gumkę po prostu, tak? I tutaj mamy pierwszy wkład. O, widzicie? W ten sposób. Tak, czy to jest na gumkę. Pierwszy wkład jest pusty. Drugi w linię, trzeci w kropki. Także tutaj mamy jeszcze kieszeń. Tu możemy mieć zdjęcie, jakieś kartę, coś takiego, także travel notebook, super paszport. Zapina się na gumkę, nic nie wylatuje. Można go oczywiście ozdobić. Myślę, że to będzie dosyć sprytna okładka, ale do tego jeszcze, póki były, bo to różnie wykrzanie bywa, 3 wzory
wkładów, tylko że te wkłady różnią się tym, że mają tydzień w środku. 30 blanko, 30 dotet i 30 rozpisanych na tygodniówkę, czyli jest jeszcze kalendarz do tego wszystkiego. No ale w każdym razie są pasujące wkłady. Natomiast coraz częściej się pojawiają właśnie takie cienkie notesiki do zakupienia, także ja bym się nie martwiła, że wkładów nie będzie. No to moi kochani, tak wyglądają zakupy ze Krzona, ale jeszcze Wam pokażę 100 stasiemek z tego względu, że w Hajnówce jest sklep z washi tape'ami, których nie trzeba zamawiać. Ja może przybliżę, poczekajcie. Których nie trzeba zamawiać na AliExpress. I naprawdę możecie zobaczyć sobie cudne wzory. One dosyć dobrze trzymają, są fajne. Ja ich wzięłam bardzo dużo, po prostu ogrom cały. Tutaj postaram się je ułożyć. Są w normalnych rozmiarach te akurat. Także łuszyczki. Znaczy to nie wszystko. Wzięłam też po dwa, po trzy, bo które tam wzory to się czasem szybko człowiekowi kończą. A potem narzeka. Także wiecie, jak są zdjęcia czy inne rzeczy, to można sobie na spokojnie to wszystko poprzyklejać, poozdabiać. O, tutaj mniej więcej tak poukładałam, że widać. Super. Także możecie zobaczyć, jak wyglądają wzory, a tak z góry pokażę Wam, bo wziąłam jeszcze trzy duże i takie szerokie. Jeden wzór jest z takimi, jak się sfokusuje, dziewczynkami japońskimi. Także też fajny. Drugi jest z różami. Superasty. A trzeci, jakieś takie roślinki, sukulenty, tego typu sprawy. Także tych washi tape'ów na dwa miesiące starczy. Lubię mieć ozdobione boki ksiąg, lubię mieć przyklejone jakieś zdjęcia, zaklęcia. To zazwyczaj na washi tape'ach właśnie pracuję. A uważam, że są przeurocze. No, także tak wyglądają moje zakupy, action i washi tape'y. Dziękuję Wam bardzo za zobaczenie, wysłuchanie i buziaki dla Was. Pa, pa!